Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 2. I moi kochani, co dzisiaj? Może zanim powiem co dzisiaj, to powiem co było poprzednim razem. A więc poprzednim razem zdobyliśmy znowu dosyć sporą ilość kart czarodziejów. Dodatkowo nauczyliśmy się Expelliarmus. Mieliśmy potyczkę z gargulcem, który no sprawił mi bardzo dużo problemów przez potyczkę z ping-ponga, czyli odbijanie sobie czaru Expelliarmus. Tak samo mieliśmy pod koniec sesji potyczkę z Malfoyem, gdzie również odbijaliśmy sobie Expelliarmus. No i wyszło, że była ta scena z... Gdzie to dowiedzieliśmy się wszyscy, że Harry tak na dobrą sprawę jest wężousty, czyli potrafi rozmawiać w języku wężów. Dodatkowo jeszcze zbyt wcześnie była przedstawiona scena ze spetryfikowaniem bezgłowego Nika, co mi się osobiście nie spodobało, oraz pewny mankament w biurze profesora Dumbledora, a mianowicie to, że Tiara przedziału, kiedy wspomniała o tym, że Harry miał pierwotnie trafić do Slytherynu, to Harry w wersji PC-towej zaprzeczył i pokazał, że no nie chciał tam trafić i że cieszy się, że jest w Gryffindorze, natomiast tutaj kompletnie nie zareagował. I tym otoż sposobem idziemy w sumie kontynuować fabułę. No i przy okazji mieliśmy też lekcję Quidditcha u Madame Hooch. Dobra, zatem wychodzimy stąd po dłuższym kręceniu się w jednym miejscu. I przejdźmy sobie dalej. Jakby ktoś się pytał, nagrywam to dzień później po poprzedniej sesji, czyli dzisiaj mamy 15 maja, tylko że teraz godzina 17:10, kiedy ja to nagrywam. Jutro również będę nagrywał i być może, jeżeli dzisiaj zepnę poślady, to jutro będzie ostatnia sesja z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic na PS2. Tym samym skończymy sobie maraton Komnaty Tajemnic na tym oto kanale. Co mnie osobiście będzie też bardzo cieszyć, no bo... Znaczy z jednej strony cieszyć, z drugiej strony smucić, bo jednak nie będę ukrywał, ale... Przyjemnie mi się robi maraton Komnaty Tajemnic. No ale wszystko co dobre kiedyś się kończy, jak to się mówi. Dobra, więc idźmy zatem przed siebie. Tam, gdzie w zasadzie mieliśmy iść, a mieliśmy chyba iść... Czekajcie, zobaczmy w ogóle w misję, bo będzie to napisane. A, mamy lecieć na Quidditch, czyli na stadion Quidditcha, innymi słowy. Hello, Harry. Let's go outside to the Quidditch stadium. Okej, spoko, Ron. Spokojna twoja rozczochrana, jak to się mówi. I swoją drogą, jak możecie zobaczyć, ładną sobie fryzurkę ogarnąłem, ponieważ troszeczkę sobie zapuściłem włosy. Dla ciekawskich oczywiście, wiem, że to taki mocny off-topic, ale wiele osób może i zwraca uwagę na takie rzeczy, więc wolałem od razu was tutaj poinformować, że tak troszeczkę sobie włosy zapuściłem. Dajcie znać, jak się prezentuje ta fryzurka moja. Troszeczkę zabrzmiałem jak taka Salazar Slytherin with a parcel now. I'd watch your back if I were you, Potter. I wouldn't let it slip to Potter that you were born non-magical. Or you might end up like the Gryffindor house ghost. Chciałem powiedzieć, że zabrzmiałem trochę jak taka instagramowa modelka, ale po prostu no tak wyszło. No chciałem sobie dla beczki troszeczkę taki temat poruszyć, czemu by nie. Dobra, jesteśmy obok w zasadzie klepsydr punktów, gdzie są tutaj nam przyznawane punkty i lećmy zatem przez te drzwi. I tym razem idziemy na wybieg. No i jesteśmy teraz na błoniach Hogwartu i zamiast iść tutaj, gdzie mieliśmy lekcję z Madame Hooch, to idziemy na stadion Quidditcha. Będziemy musieli tutaj uważać na uczniów, ponieważ tutaj będzie spora garstka uczniów, jak zresztą widzicie teraz. I jak mogliście też zobaczyć, no w Hogwarcie już się z nas naśmiewali, mówiąc, że o, Potter, to ty umiesz z wężami rozmawiać, uhuhu, ohohohoho. No to wiecie, coś jak w wersji PC-towej Komnaty Tajemnic, nie oszukujmy się. Jakby, nie wiem, ci uczniowie to trochę chuje takie są, bez kitu. Jakby Harry to przeżywa w jakiś tam sposób i zanim pójdziemy, kurde, na Quidditch, to warto byłoby zobaczyć, co tutaj się dzieje i nie wiem, dlaczego było przez chwilę takie mignięcie. Bo tutaj jest chatka Hagrida i jestem ciekaw, czy za chatką Hagrida jest jakiś secret.
Bo ja lubię robić takie rzeczy, ja lubię bardzo eksplorować. Do chatki Hagrida nawet dostać się nie możemy, a szkoda. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. O, tutaj są nawet drzwi zamknięte. Teoretycznie można byłoby przejść, ale to tylko teoretycznie. Forbidden Forest, ale my tam nie chcemy się udać. Czyli innymi słowy zakazany las, bo my idziemy tam! Tam, na wprost. No może nie do końca w tamtą stronę, ale o, tam. Tam na wprost, na co ja się teraz patrzę. Ponieważ tam, jak pamiętacie, w kamieniu filozoficznym był stadion Quidditcha, właśnie w tej skale, wdrążony z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale z drugiej strony to jest Hogwart, to jest świat Harry'ego, więc wiele rzeczy może tak abstrakcyjnie wyglądać. I swoją drogą pokażę wam mniej więcej, jak ta mapa wygląda, bo to jest w ogóle coś pięknego. Zobaczcie, jaka fajna mapa, kurczę pieczone. Ja lubię coś takiego w grach wideo, no nie? Coś takiego zawsze sprawia, że mam banana na twarzy. Nie będę tego ukrywał. Dobra, a teraz idźmy na ten stadion nauczyć się, kurczę pieczone, latania, czy chuj wie, co oni tam wymyślili w sumie na tym Quidditchu. Oj, 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 tak więc let's go, jak to się mówi. I'm looking forward to this, aren't you? Let's go in! Ow! Ah, Potter. Ready to continue our winning streak from last year. I'm certain we're good enough, but we're definitely going to have to practice a lot harder. No time like the present, so let's have a run through of the basics. Dobra, muszę tutaj... O kurde, ała! Muszę tutaj już wkroczyć do akcji, dlatego że już koniec cutscenki. Jak mogliście zobaczyć... When you fly through a ring, it adds to your broom's magical charge and increases its speed. Likewise, missing a ring decreases the charge. Okej, okay, chyba mogę już komentować. Myślę, że chyba Wood nie będzie mi wchodził w zdanie. Więc jak mogliście zobaczyć, to właśnie był Oliver Wood, czyli... Innymi słowy, sami już wiemy, jaka postać. Generalnie nadal jestem zdziwiony. Dobra, kumam wszystko. Proszę mi nie wchodź w zdanie. Błagam cię, naprawdę. Błagam cię, Wood, nie wchodź mi proszę w zdanie. Więc innymi słowy, Oliver teraz nas przygotowuje na Quidditch. Czyli znowu mamy powtórkę z rozrywki, czyli latanie... do pierścieni, w środku pierścieni i poszukiwanie złotego znicza, oczywiście, że tak. Tylko nadal jestem zdziwiony, że to Oliver Wood nas tutaj uczy, a nie Madame Hooch, bo takie praktyki to powinna Madame Hooch nas przygotowywać na Quidditcha. W sensie, no, lekcję praktyczną to powinna właśnie Madame Hooch przeprowadzać, a nie uczeń. Ale to tak mniejsza. Okej, czyli możemy teraz uderzyć w sporą ilość pierścieni i potem sobie zboostować, tak? Okej, tak, to na tym to polega. Spoko, tylko szkoda, że ja tego boosta nie jestem w stanie póki co opanować. Wiecie, powiem wam, że lubię nawet Quidditcha, ale... Mam go serdecznie momentami dosyć, bo już tego Quidditcha było całkiem sporo, jeżeli chodzi o gry, które teraz ogrywałem. Tutaj musimy uważać na tłuczki, które również nas będą atakować, raczej na tłuczka w tym momencie, bo to jest póki co jeden. Chyba że jest ich więcej i o różnych kolorach. Bo na razie widzę tutaj, że jeden, który ma... A nie, jest ich więcej, no to tłuczki. No to musimy w każdym razie na tłuczki uważać. Leć, 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 Potter, leć, kurde, nie załamuj mnie w tym momencie. Kurczę, mam wrażenie, że ten Quidditch trochę koślawy jest. Mam taki sam, no może nie taki sam, ale delikatny problem, tak jak to chyba było w Kamieniu Filozoficznym na PS2, bo już, szczerze powiedziawszy, swojego let's playa nie pamiętam z Kamienia Filozoficznego, ale dam sobie rękę uciąć, że miałem delikatne problemy z Quidditchem. I raczej jest to samo w tym momencie. The snitch now, but you always have to boost to get into a position to catch him. Oczywiście tu znowu pierdolenie o buście. Great going, Potter. Now grab the snitch. Okej,
Looks like you've improved on last year, Potter. With this lineup, Gryffindor are dead cert for the Quidditch Cup again. That'll really get up Snape's nose. As Hufflepuff are in training as well, they've agreed to take part in a practice game with us. You'll have to compete against their seeker now, but I'm sure that'll be no problem for you, Potter. Aha, teraz mamy taki przykładowy trening, taki powiedzmy przykładowy mecz z Hufflepuffem, z Pufonami. I no lecimy z Koksem w takim razie. Widzę, że Pufoni tutaj siedzą nam na ogonie, raczej reprezentant Pufonów. I kurczę pieczone, dlaczego oni mają fioletowe szaty? Jakby, czy oni czasem żółci nie byli? Dlaczego oni mają, raczej dlaczego jeden z nich ma fioletową szatę? Bo ja tego kurczę pieczone nie rozumiem. O, i patrzcie jak jesteśmy blisko Znicza. O nie! O nie! On jest bliżej Znicza niż my. A mi się wydawało, że to ja jestem bliżej. O nie, synek, tak być nie będzie. Co ty sobie wyobrażasz? Ja cię wyprzedzę w tym momencie. Halo, cymbale. Już myślałem, że to ja jestem na przodzie, ale jednak nie ja. Give me a boost. Dawaj mi boosta. Ja chcieć boosta. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie może to się tak skończyć. Nie na moje warcie. To ja mam być blisko boosta, a nie ty. Cymbale. O, elegancko. Chyba złapane. Yes! Udało się. It's appalling. You're going to have to get in loads of practice if we're going to stand a chance against Slytherin this year. I'll expect to see you again right here for more training. O kurde, co to za B? Co to ma znaczyć? Don't let Professor McGonagall find out, but here, take this broom and get in as much practice as you can. mamy to moi drodzy, zobaczcie kurde, mamy naszego nimbusika, kurcze, teraz będziemy mogli, tak jak tutaj podpowiedź nam mówi, będziemy mogli przemierzać przez błonie Hogwartu latając miotłą, ja nawet wam to zaprezentuję, ale zobaczmy teraz co będzie dalej, bo na bank jakaś cutscenka będzie. Hello there, Hermione. What's the matter? Malfoy showed up while you were practicing in the Quidditch Stadium. He's been made seeker after his dad brought his way onto the team with a whole set of Nimbus 2001s. Hermione said something about it and he called her a filthy mudblood. A what? A mudblood? It's a really disgusting name for someone who was born of non-magical parents. There are some wizards, like Malfoy's family, who think they're better than everyone else. Anyway, it's a horrible thing to say. If it hadn't been for Hagrid showing up, I'd have cursed him. He's not worth the trouble, Ron. I suppose you're right. Anyway, I'm tired and I'm off to bed. Let's go. Ej, no kurde, co to ma znaczyć? Halo, ej, to mi się nie podoba w tym momencie, co tutaj było. Jakby, ja rozumiem wszystko, ale
Mam wrażenie, że wątek z Malfoyem, który obraził Hermionę, też jest troszeczkę za szybko. I w ogóle został tak znowu z dupy przedstawiony ten wątek. Trochę lepiej zrobiła to wersja pecetowa Komnaty Tajemnic. Bo tutaj jedyne co było, to my wychodzimy kurde z Quidditcha z treningu. Tam wiadomo, konfrontowaliśmy się z uczniem z Hufflepuffu. I tu wychodzi coś takiego, że Malfoy nazwał Hermionę szlamą. Ale to było na takiej zasadzie, że my wychodzimy, a oni już się spierdalają, nie? Jakby jeszcze tutaj jakiś wątek Hagrida został wciągnięty, że niby Hagrid przylazł i zwrócił uwagę, czy tam dał reprymendę, ale kurwa go nie było nawet, o co tu chodzi? Dlaczego wersja na PS2 w taki beznadziejny sposób to przedstawia? To jest kolejny wątek, który mi się bardzo nie podoba, tak szczerze. I nie podoba mi się z tego względu, że no kurczę, no nie oszukujmy się, ale to tak słabo wygląda. Dobra, o, patrzcie na to, Nimbus 2000, ho, 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 możemy sobie teraz go użyć i sobie go użyjemy. A wiecie dlaczego sobie go użyjemy? Bo w tym momencie będziemy szukali tej znajdźki, którą sobie wybraliśmy w dodatkowych misjach i ja teraz będę sobie jej szukał. A zanim zaczniemy dalszy ciąg fabuły, to warto byłoby znaleźć tą znajdźkę, gdzie ona może być. A więc szukamy w tym momencie. Tu jej nie ma. Tu jej też nie ma. Ja wiem, że mi przypominajka mówi, że mam teraz skończyć dzień, bo według misji tak, mam skończyć dzień, ale ja nie chcę kończyć dnia. W szczególności, że no kurde, to Harry tutaj po raz kolejny się męczył w treningu Quidditcha, żeby przygotować się na mecz. A wy pierdolicie, że wy wielce zmęczeni jesteście. No kurde, nie osłabiajcie mnie, bez kitu. To jest takie triggerujące. Oni w zasadzie nic nie robią, a oni są wielce zmęczeni. To Harry powinien być wielce zmęczony, a nie wy. Co wy pierdolicie w tym momencie? I szukamy, moi drodzy. Szukamy tej znajdźki, kurcze pieczone. Gdzie ona może być? Halo? Gdzie jesteś? My ją znajdziemy, prędzej czy później. Ale piękne widoczki, moi drodzy, bez kitu. Zobaczcie, jakie to piękne jest wszystko. Kurde, wała. To trochę bolało, nie będę tego ukrywał. Jesteśmy w ogóle w jakiejś innej części Hogwartu teraz. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale wygląda to całkiem interesująco, nie będę tego ukrywał. No i dobra, szukamy, kurczę, teraz tej znajdźki. Gdzie ona może, kurczę, pieczone być? Bo to gdzieś było odnośnie wieży, nie? Któraś z wież, czy tam, nie wiem, na dachu, czy gdzie to, kurczę, pieczone będzie? Już tutaj lecimy, przemierzamy przez kolejne te i nic nie widzę. Nic nie widzę, nic nie słyszę! Wow, 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 a co to są za, kurde, te pochodnie? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Wiecie co jest najgorsze, że Hogwart jest tak ogromny, że to może być na każdej wieży, tak na dobrą sprawę, ta znajdźka, którą teraz szukam. No może być dosłownie na każdej wieży w tym momencie, na każdej. No dobra, tak więc zobaczmy w takim razie ten zakamarek, chociaż mam wrażenie, że tu coś może być. Poszukujemy w takim razie dalej tej znajdźki, zasranej. W poszukiwaniu znajdźki, część pierwsza. Moi drodzy, mamy go, mamy ten teleskop zasrany. Metoda prób i błędów. Brilliant. Yeah! Mamy to! Możemy teraz pójść do tego, do dormitorium i tam oddać i wtedy dostać swoje, kurde, punkciki, a jak nie punkciki, to przy okazji kartę czarodzieja, no nie? I wiecie co? A zakończymy sobie dzień wciskając select, tak więc select, end day,
I tyle w temacie. Pozdro. Teraz czekamy na rozwój sytuacji. The house point totals are being calculated. Slytherin. Ravenclaw. Hufflepuff. Gryffindor. Slytherin is in the lead. Ej, no co to ma kurwa znaczyć? Na początku my żeśmy prowadzili. Co to ma znaczyć? Zgłaszam reklamację. Dumbledore oszust, wypierdalaj. Czerwoną kartkę dostajesz, stary dziadu jeden. I wypadł z Hogwartu, bo ludzie chcą się tu uczyć. No i wstajemy sobie i mamy teraz noc. Ja, my takie jesteśmy nocne marki, że zamiast w dzień eksplorować Hogwart i robić jakieś misje, to wolimy to robić w nocy, bo czemu by nie? No bo po co komu sen? Po co? Lepiej kurde w nocy i być przy okazji złapanym przez pierdolonych prefektów, prawda? Prawda. No, tak to się właśnie dzieje, tak to właśnie jest, moi drodzy. Thanks very much for finding the telescope, Harry. Have a wizard card. Dwudziesta druga karta czarodziejów. O kurde, a co my tu będziemy teraz mieć? Zobaczmy sobie w folio magii. Kogo żeśmy zebrali? A, Salazar Slytherin. No to... Znamy już te karty na pamięć. Wiemy, co ona oznacza. Dobra, no to o, widzimy Hermionę. No to podejdźmy, zobaczymy, co tym razem dla nas pani Granger przygotowała. A może zanim podejdziemy... Kurde, nie baguj się, Harry. Halo, co to ma znaczyć? Co mamy następnego jako misję poboczną? Aha, takie buty. A, no tak, Neville, coś znowu kuźwa zgubiłeś, prawda? Ja pierdolę. I think it might be a good idea to go to the library and find a copy of Hogwarts History. Why do you want it? So we can find out about the legend of the Chamber of Secrets, of course. Of course. I suppose you want me to sneak out to the library again. Could you? Oh, thanks, Harry. The only thing is, you'll need to get into the restricted section this time. Go down to the second floor and into the library reading room. Sneak through there and you'll see a door with the golden arch. Go through this door and into the reading room annex. At the end of the annex, there's a portrait that will let you into the restricted section. The password is bibliophile. Right. Second floor, reading room, through door with golden arch and into annex. Through portrait. Got it. Thanks, Harry. And watch out for the prefects. Łatwo ci powiedzieć, Hermiona, bo to nie ty musisz uważać właśnie na prefektów, tylko kurwa ja muszę uważać na tych prefektów jednych. Przepraszam, że ja tak przeklinam, ale naprawdę mnie to nieziemsko triggeruje. Takie totalna obojętność ze strony tych postaci pokroju Ron czy Hermiona. Oni myślą, że to takie, och, uważaj sobie na prefektów. Oni ci nic nie zrobią, tylko ci punkty odejmą. Dziewczyno, idź lepiej spać. No ale dobra, wolałem sobie zapisać w tym momencie, bo ja nie chcę w beznadziejny sposób tracić punktów. Tak więc zejdźmy w takim razie w dół. I teraz zaczynamy przygodę. I musimy uważać na prefektów, którzy się tutaj kręcą, bo już jeden z nich tutaj chełpi się na mnie, nie będę tego ukrywał, jak zresztą widzicie. Mimo, że to jest ona, ale jednak sam fakt. I nara. Dobra, to akurat udało nam się fajnie przejść. Pytanie, jak będzie na dole.
Ja nie chcę, ja nie chcę, kurde, ja nie chcę. Kurde, ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Trochę dałem ciała, bo nie tędy miałem iść, ale przynajmniej punktów nie straciłem, więc tyle dobrze. Ja nie chcę, kurde, w tak beznadziejny sposób tracić punkty. Naprawdę, ja nie chcę. Więc wolałem się jakoś zabezpieczyć. Tylko mam nadzieję, że teraz mi żaden prefekt na ryj nie wyskoczy jak jumpscare. Wtedy to normalnie będzie przegięcie pały, jeżeli tak będzie. Dobra, tutaj nie ma prefektów, więc spierdzielamy stąd. No, tutaj się kręcą przygłupy. Hey you! Bardzo dobrze, kurde. I co? Zostaliście oszukani w tym momencie. Widzicie, jak ja ładnie to ogarnąłem? Kurczę. Ech, tu jeszcze mamy kolejną sekcję skradankową. Ja pierdzielę, no. Za dużo, zdecydowanie za dużo. No, i zajebiście. 5 punktów straconych. Pewnie. Czemu nie?